Cześć kochani, witajcie na kanale Wheel of Nails ponownie, a przynajmniej mam nadzieję, że witam Was ponownie. Ja mam na imię Natalia i dzisiaj pokażę Wam kolejne, bo już czwarte, słodkie zdobienie. Dzisiaj, tak jak w poprzednich filmikach, będziemy malować coś takiego słodkiego do zjedzenia i postanowiłam, że w ostatnim filmiku z tej serii namalujemy sobie babeczkę. Jedna z babeczek już na tym kanale się pojawiła, dlatego z pewnością wstawię Wam link do tego zdobienia w opisie do filmiku, czyli tam na dole. Być może, jeżeli się nauczę, to wstawię to gdzieś tutaj. Ale to jest na razie wyższa filozofia, ja jeszcze na razie nie jestem na tym poziomie internetu, żeby to ogarnąć. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi poprzednich trzech słodkich zdobień, no to linki też do tych zdobień znajdą się w opisie do filmiku, a być może też się znajdą gdzieś tutaj. No i pamiętajcie, że w opisie, czyli tam na dole, również znajdują się wszystkie produkty, których użyłam do wykonania tego zdobienia. Tak, żebyście po prostu mogli odwzorować to zdobienie w 100% 1 do 1. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wyszło to dzisiejsze zdobienie, to po prostu zapraszam Was do oglądania. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy Dry Top oraz trzech kolorów hybrydowych: Discoteca Kiss, Nevermint i Call Me Unicorn. Żeli z kolekcji Arte Brillante w odcieniach Spiceberry, Rainforest, Black Poison i Bella Armata oraz dwóch pędzelków Master Art 005 i 002. Wzornik pokrywam moim kolorem bazowym, czyli kolorem Call Me Unicorn. Wy, jeżeli chcecie, możecie użyć zupełnie innego koloru bazowego. Jest to tak naprawdę opcjonalne i zależne od Waszej wyobraźni. Hybrydę utwardzam w lampie przez 30 sekund i pędzelkiem Master Art 005 nanoszę sobie na wzornik kolor Nevermint. Za pomocą tej hybrydy maluję sobie taki jakby odwrócony trapez i wypełniam go dokładnie w środku. Będzie to taka foremka okalająca babeczkę. Żelem Arte Brillante Rainforest oraz pędzelkiem Master Art 002 cieniuję sobie zagłębienia na tej foremce i nakładam tutaj naprawdę niewielką ilość tego żelu, ponieważ jest on bardzo mocno napigmentowany. Na wzornik pędzelkiem Master Art 005 nakładam kolor Discoteca Kiss. Formuję tutaj kształt takiej jakby chmurki zakończonej na samej górze taką pętelką. I znowu wracam do pędzelka Master Art 002. Takie małe elementy bardzo lubię właśnie cieniować tym pędzelkiem. Tym razem do cieniowania wybrałam kolor Spiceberry i też biorę niewielką ilość tego produktu i całą lewą stronę mojej babeczki przecieniowywuję sobie tym właśnie produktem. Dodatkowo postanowiłam podkreślić jeszcze tą lewą stronę czarnym konturem i wycieniować sobie miejsce, w którym ta babeczka stoi. Robię to wszystko za pomocą żelu Arte Brillante Black Poison. Następnie całość wkładam do lampy na 30 sekund i pokrywam dry topem. Dry top jest zdecydowanie moim ulubionym topem wzornikowym. Ten top wkładam do lampy na 30 sekund, a po wyciągnięciu wzornika z lampy konturuję sobie całe to zdobienie. Używam do tego pędzelka Master Art 005 i żelu Arte Brillante Bella Armata. Kiedy kontur jest gotowy, to maluję sobie takie dwie cienkie linie otaczające moją babeczkę i w przestrzeni pomiędzy konturem a tą linią maluję sobie kilka zawijasków. Cały wzornik utwardzam w lampie przez 30 sekund i tak wygląda już gotowe babeczkowe zdobienie.